zmianę listy zadań. Tak. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany listy zadań remontowych w ramach zadań powierzonych z zakresu prac remontowych dróg, chodników i oświetlenia. Na dzisiejszym posiedzeniu zarządu przyjęto autopoprawkę. Mam nadzieję, że Państwo już mają tą uchwałę razem z autopoprawką. Czyli tak, rozstrzygnięcie przetargowe ZIKIT na zadanie opracowanie projektu budowlanego wykonania miejsc postojowych w osiedlu Jagiellońskim za przychodnią do kwoty, i tam jest kwota podana 6100, oraz sprawa wykreślenia z listy zadania wymiana opraw oświetleniowych na terenie planu Bieńczycki. I tutaj jest temat, który nie będzie realizowany w tym roku. ZIKIT jest w trakcie przygotowania dużego zadania wymiany oświetlenia ulicznego w całym mieście i liczymy na to, że nasza dzielnica z tych pieniędzy będzie mogła przynajmniej część oświetlenia wymienić. I dlatego to zadanie, zwłaszcza że mamy coraz mniej pieniędzy na remontach, po prostu pozwoli nam następne zadania wykonywać z naszej listy rankingowej. I to są te zmiany. Otwieram dyskusję na ten temat. Proszę bardzo. Wszystko jest jasne? Dziękuję. Zamykam dyskusję. Przechodzimy do głosowania. Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem tego projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto wstrzymał się od głosu? Również nie widzę, więc stwierdzam, że Rada Dzielnicy 16 podjęła uchwałę w sprawie korekty środków oraz zmiany listy zadań remontowych w ramach zadań powierzonych z zakresu prac remontowych dróg, chodników i oświetlenia.